Dajemy. Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Łukasz Pawłowski, a to jest Piotr Tarczyński i dzisiaj będzie naszym gościem. Porozmawiamy o książce Piotra Rozkład o niedemokracji w Ameryce, wydanej nakładem Znaku niedawno, 22 marca miała premierę. I tylko żeby jedno słowo wyjaśnienia, nie uprawiamy tutaj żadnego nepotyzmu. Ja nie miałem prowadzić tego spotkania, ale ze względu na nieprzewidziane okoliczności zgodziłem się zastąpić Agnieszkę Lichnerowicz, która nie mogła dzisiaj dotrzeć. I spróbuję. I dlatego Państwo będą mieli troszkę inny dzisiaj show. To znaczy troszkę będzie podcast amerykański na żywo. Troszkę będziemy łączyć rozmowę o książce, a trochę będziemy chyba tak ze sobą rozmawiać, jak zawsze ze sobą rozmawiamy. Ale nie będziemy tylko ze sobą rozmawiać, bo chcielibyśmy, żeby Państwo też, jeżeli Państwo mają pytania, to oczywiście będzie sporo czasu na te, żeby te pytania zadawać. Rozumiem, że mamy mniej więcej godzinę 15, więc jakieś 45 minut to spokojnie na pytania zostawimy. Chyba, że ich nie będzie, no to ja będę próbował jakoś tę niezręczną ciszę zagadać. Dobrze, Piotr, to ja sobie tak pomyślałem, że zaczniemy od tego. Czy ty byś chciał, żeby cię leczył kulturoznawca? Nie, nie chciałbym. No właśnie, no to dziękuję. I w związku z tym, dlaczego ty, historyk z pasją bizantynistyczną... No to już dawno. No dobrze, no zabierasz się za Stany Zjednoczone. To znaczy, jakie masz kompetencje, wytłumacz państwu, żeby pisać taką książkę i krytykować Stany Zjednoczone, przewidywać upadek globalnego mocarstwa. Czy rozkład, przepraszam. No, dziękuję ci bardzo, Łukaszu, za to pytanie. To kochane. Nie, on nie zna tych pytań. Nie znam tych pytań, tak, my sobie tego nie ustalaliśmy. Wprawdzie dzisiaj nagrywaliśmy wspólnie następny odcinek, ale o tym nie rozmawialiśmy. Więc mam takie kompetencje, mogę się pochwalić następującymi kompetencjami. Doktorat mam z amerykanistyki. Nie ma takiej dyscypliny naukowej, ale studia doktoranckie są z amerykanistyki, a doktorat z nauk politycznych. Więc jeśli potrzebujesz dokumentu, to mam taki. A poza tym, no to nic, no to po prostu coś tam wiem, to mówię. Nie, ale wiesz, to było takie pytanie o tym, skąd... Socjologu. Źródła. Ja jestem też psychologiem z wykształcenia. Pytanie było dlatego, żeby zacząć miło o tym, jakie są twoje źródła zainteresowania Stanami Zjednoczonymi i jak od tej bizantystyki przeszedłeś do Ameryki Łacińskiej, a później do Ameryki, do Stanów Zjednoczonych Ameryki. No dobrze, no to jest krótka opowieść. To nie dobrze. Myślałem, że będę bizantynistą, ale okazało się, że tam trzeba znać francuski, niemiecki i rosyjski. Żadnego z tych języków nie znałem i nadal nie znam, więc stwierdziłem, że to nie ma sensu. Przeczytałem książkę Artura Domosławskiego, Gorączka latynoamerykańska, i zacząłem się interesować Ameryką Łacińską. Poszedłem na latynoamerykanistykę w Warszawie. A tam, no i tam napisałem magisterkę o Argentynie, ale ona się łączyła ze Stanami i tak jakoś doszedłem do Stanów lat 70. i później już coraz bardziej migrowałem na północ i oto jestem na północy. Przeszedłem trochę przez Nixona też, bo te lata 70. Nixon tam się pojawiał i tak jakoś. Tylko że ja miałem na początku zajmować się Ameryką Północną, Stanami tak... od strony dyplomatycznej. Ja wiem, że to cię zaskakuje, bo ilekroć rozmawiamy o polityce zagranicznej, to ja mówię, że się na tym nie znam i że nie lubię o tym rozmawiać, no ale to ma sens. To znaczy nie znam się, nie lubię o tym rozmawiać, bo to nie jest moje główne pole zainteresowań. I tak oto przeszedłem z Argentyny przez Pinocheta, Nixona do Stanów. No dobrze, i kultura popularna się do tego łączyła. Faktograficznie, a każdy też, zadomyślam się, z Państwa, którzy tu są, przyszli nie tylko dlatego, że Ciebie lubią, tylko że się interesują Stanami, to każdy ma jakiś powód, dla którego się... No jakoś, bo tak opisałeś faktograficznie, byłem tu, poszedłem tu, a później zrobiłem tamto. A ja chciałem Cię bardziej zapytać, żebyś wyjaśnił, dlaczego w ogóle Cię to zainteresowało? No dlaczego z tej południowej Ameryki do Stanów Zjednoczonych Ameryki? Co jest takiego fascynującego, gdybyś miał kogoś zachęcić, kto jeszcze nie słucha podcastu albo nie czyta książki i jeszcze ma przeczytać o tym, że Stany upadają, to poza takim Schadenfreude, co by go miało do tych Stanów przyciągnąć?
Ja nie wiem, czy umiem tak powiedzieć, dlaczego, no, ale widzę, że tak ciągniesz tę stronę i chciałbyś, żebym coś wymyślił, to powiem. Kultura popularna pewnie, to znaczy kultura popularna i polityka w popkulturze. To jest coś, co mnie zawsze interesowało i ponieważ wszyscy z nas, jak sądzę, większość z nas jakoś obcuje z amerykańską kulturą popularną i zauważa, że tej polityki jest tam od groma, znacznie więcej niż w naszej europejskiej kulturze popularnej, no to zacząłem się temu przyglądać, jak to jest, że tam w co drugim serialu lub filmie mamy albo jakiegoś prezydenta, albo jakiś kongres, albo coś tam. I tak trochę trafiłem przez popkulturę, jeśli szukamy takiej drogi. I to dalej mam, bo w tej książce wciąż jest dużo przykładów z popkultury. Bo to jest też takie, wydaje mi się, łatwo można coś wyjaśnić na przykładzie serialu czy filmu, zwłaszcza takiego, który wszyscy widzieli albo o którym słyszeli. Tak, znaczy to jest dobre narzędzie takie dydaktyczne, powiedziałbym. Jeżeli Państwo sięgną po tą książkę, a nie słuchacie podcastu, to ja od razu polecam uzbroić się w znajomość serialu VIP, bo to jest ulubiony serial Piotra. I to nie żart, on jest dostępny na jednej z tych platform streamingowych, chyba na HBO. I to jest serial, który zdaniem Piotra najlepiej objaśnia amerykańską politykę o takiej wiceprezydentce, która zawsze marzy o tym, żeby zostać prezydentką. Ale to jest o degrengoladzie ten serial. To prawda, bo on się rzeczywiście zaczyna od takiej sympatycznej komedii, a kończy taką... Ta Selina Meyer staje się rzeczywiście taką nieznośną, podłą, absolutnie zepsutą kobietą. Ale dobrze, to teraz przejdźmy trochę już do treści książki i tak sobie pomyślałem, że ciebie dużo łączy z Donaldem Trumpem. I to... Naprawdę nie konsultowaliśmy tych pytań. Łukaszu... No bo zobacz, to ma sens, bo Donald Trump także mówi bardzo wiele o upadku Ameryki. Jego mowa inauguracyjna to był American Carnage, czyli no, upadek, nie wiem jakbyś to tłumaczył, rzeź Ameryki. Tak. I było o tym, że kiedyś Stany Zjednoczone były szanowane, że kiedyś były wielkie, a teraz już wielkie nie są. No więc pytanie jest takie, czy ten American Carnage Trumpa to jest ten sam rozkład, który ty opisujesz? No właśnie, fajne pytanie. Nie, dlatego że on ci opowiada o tej, czy no tobie to mniej i państwu też nie za bardzo, ale Amerykanom opowiada o tej wspaniałej przeszłości, która jest zawsze dość nieokreślona w czasie, kiedy Ameryka była wspaniała, szanowana, wszystkim było dobrze. Przy czym oczywiście jak się zastanowimy, co to znaczy wszystkim było dobrze, to zawsze się okazuje, że jednak nie wszystkim, tylko różnym. Ale przywróćmy Amerykę, uczyńmy Amerykę znowu wielką. A kiedy ona była wielka? W latach co? 50? No tak, no ale co na to Afroamerykanie? To nie było tak wspaniale. No to jeszcze troszkę wcześniej, ale kobiety wtedy nie miały prawa głosu, no też niedobrze, a wcześniej no niewolnictwo i tak dalej, więc jakby nigdy nie było tej wspaniałej Ameryki, o której mówi Trump, a ja pokazuję, że ten rozkład jest właściwie nie jakby częścią systemu, to znaczy on jest zapisany w Konstytucji i teraz się tylko uaktywnił, on się uaktywnia tak z powolnym uwalnianiem, są takie leki, zresztą tak chyba działał OxyContin, ten narkotyk, który niszczy Stany Zjednoczone, o powolnym uwalnianiu. No i to jest tak, konstytucja wydziela z siebie te miazmaty, tak już upraszczając troszeczkę, i ten rozkład jest zapisany w konstytucji, o czym pisze. Znaczy te rzeczy, które stanowią rozkład, nie są czymś, co się pojawiło tu i teraz. Przez Trumpa, albo przez George'a Busha, albo przez Obamę. Znaczy to jest coś, co zawsze było i teraz po prostu wyłazi na wierzch. Nie, no ale to jeżeli to jest od razu zapisane w Konstytucji, to jakiś dziwny ten lek, który najpierw prowadzi kraj przez 200 lat do pozycji globalnego supermocarstwa, a teraz przez ostatnie 20 prowadzi do jego upadku? Jak działa OxyContin? Nie wiem. No to działa właśnie tak, że najpierw cię boli, bierzesz OxyContin, jest wszystko super, a dopiero potem się uzależniasz i dopiero potem wszystko ci się psuje. No dobrze, no to ale to... Ta metafora jest wymyślona na poczekaniu, więc ona się może nie zgadzać, ale... Ale to musisz wytłumaczyć, dlaczego przez tak wiele lat te zapisane w prawach elementy zepsucia, czy te ziarna nie kiełkowały albo nie dostarczały takich skutków, bo wiesz... Zawsze można powiedzieć, że Stany Zjednoczone są zbudowane na kryzysach i
i dużo poważniejsze przetrwały. To prawda, tylko że o czym też piszę, Ameryka ilekroć doświadczała jakiegoś kryzysu, kryzysu politycznego, bo już jakby na tych się skupmy, to wymyślała się troszkę na nowo, albo przynajmniej próbowała się jakoś korygować. Zauważano błąd w systemie, teraz idziemy w jakieś takie metafory komputerowe, tutaj też nie jestem w tym mocny, ale był błąd w systemie, no to się go jakoś próbowało naprawiać. Okazało się na przykład, że pierwsza metoda wyboru prezydenta jest bez sensu i to bardzo szybko się okazało, chyba przy trzecich wyborach prezydenckich wszyscy zrozumieli, że tak się dalej nie da, więc to zmieniono. Nie, żeby się pozbyto kolegium elektorskiego, no ale zasadniczo to nie wygląda tak jak w pierwszej wersji konstytucji. No, chodzi o to, to może powiedzmy, no, chodzi o to, że w pierwszych zapisano w konstytucji wybór taki, że kandydat z największą liczbą głosów elektorskich zostawał prezydentem, a ten z drugą największą liczbą głosów elektorskich zostawał wiceprezydentem. Więc gdyby to funkcjonowało teraz, to mielibyśmy Joe Bidena i jako wiceprezydenta Donalda Trumpa, albo Donalda Trumpa i Hillary Clinton. Właśnie. Albo no potem wojna secesyjna była takim poważnym kryzysem, który też kazał Ameryce wymyślić się na nowo, ale nawet w takich drobnych sprawach jak, nie wiem, metoda wyboru senatorów. Bardzo długo senatorów wybierały legislatury stanowe. Ludzie nie mieli nic do gadania na temat tego, kto jest senatorem. Znaczy niewiele. Aż 100 lat temu stwierdzono, że trzeba więcej demokracji i teraz senatorów wybierają obywatele. Znaczy poszerzono zasięg demokracji, tak to nazwijmy, i wprowadzono jakąś zmianę w systemie. No i tak Ameryka funkcjonowała, naprawiając te swoje kryzysy, lepiej lub gorzej, do lat 70. Czasem gorzej, no bo na przykład prohibicja też była metodą, poradźmy sobie z kryzysem w Stanach, wprowadzono prohibicję i zaskoczenie okazało się to być złym pomysłem. Ale, więc z tego zrezygnowano. Ale do lat 70. mniej więcej panowało przekonanie, że jeśli jest problem systemowy, problem ustrojowy, no to go jakoś naprawiamy. A od lat 70., a właściwie od 80., kiedy zapanowało takie myślenie o konstytucji i o ustroju, że to jest właściwie święty dokument i tam nic nie można zmienić, bo to jest święta księga, którą nasi ojcowie założyciele, jak prorokowie po prostu nam przekazali. No i od tamtej pory nie mamy żadnych nowych poprawek do konstytucji i różne kolejne błędy, które wychodzą na wierzch, są kompletnie nieadresowane w żaden sposób. To znaczy system elektorski raz za razem pokazuje, że prowadzi do niedemokratycznych wyborów, czego nie było w XX wieku. W XX wieku się zgadzało. Prezydentem zawsze zostawał ten, kto dostał więcej głosów. Ale od XXI wieku już mamy... No chyba, że uznamy, że Kennedy wygrał niesprawiedliwie. No może, no ale oficjalnie nie. A ostatnie ćwierć wieku, no to mamy dwa takie przypadki, czyli coś, co nie, to już nie jest tylko jakaś tam usterka, tylko widać, że to zaczyna się psuć i właściwie każde kolejne wybory mówi się zupełnie poważnie o tym, że, tak, że jest taka możliwość, że to nie jest 3% szans, tylko zupełnie realna szansa na to, że wynik w głosowaniu powszechnym nie zgodzi się z głosowaniem w kolegium elektorskim. Ale nic się z tym nie robi. Nic się nie robi z tym, że Senat już jest kompletnie skrzywiony i niedemokratyczny, chociaż 100 lat temu właśnie widziano problem z Senatem i zmieniono. Ameryka przestała się ulepszać i siłą Ameryki było wymyślanie się na nowo, czy jakieś takie wewnętrzne reformy, gotowość do czegoś takiego, odwaga nawet. A teraz Amerykanie żyją w takim świecie, czy w jakiejś takiej rzeczywistości, w której tylko słyszą ciągle, że ten ich system jest najdoskonalszy na świecie. No, jak jest najdoskonalszy na świecie, to nic z nim nie musisz robić, no bo jest wspaniały. No tak, ale wiesz, jak spojrzysz sobie na badanie opinii publicznej, to te przekonanie o tym, że Ameryka jest najdoskonalszym systemem, ono z kolei spada. To znaczy masz ludzi, którzy mówią, no jednym z lepszych, to rzeczywiście to jest wciąż większość. Ostatnio były takie chyba badania dla Wall Street Journal robione i większość mówi, no jeden z lepszych, ale już odsetek tych, którzy mówią, absolutnie najlepszy, wcale nie jest tak wysoki. Co więcej, dużo Amerykanów też chciałoby zmian strukturalnych. Na przykład zlikwidowanie kolegium elektorskiego cieszy się poparciem większości Amerykanów. No tylko co z tego, to sam obywatel sobie nie zmieni konstytucji. Zmiany w przepisach obrony też się cieszą popularnością. Otóż to, prawda? Mnóstwo rzeczy się cieszą popularnością. Likwidacja długu studenckiego. Też większość Amerykanów jest za. No, bardzo dużo popularnych rzeczy jest... Nie wchodzi, nie zostaje zrealizowanych, bo system na to nie pozwala. System jest tak... jakąś taką inercją ogarnięty, też na korzyść jednej partii to działa, o czym przecież też wyraźnie piszę i o czym mówimy w podcaście często, że
że nie ma szans na zmianę jakąś poważną konstytucji czy ustroju Stanów Zjednoczonych. No dobrze, no to pytanie, co się stało w tych latach 70., dlaczego tam jest ta cezura? Dlaczego wtedy zaczęło się blokować, a wcześniej był ten system jeszcze dość elastyczny? No pewnie jest wiele czynników, bo no, wszystkie problemy mają wiele powodów, a nie jeden. No ale jeżeli lokalizujesz przemianę w tym konkretnym momencie, no to co się stało? No to ja myślę, że po prostu wtedy przyspiesza proces przyporządkowania na przykład. Znaczy mamy już, dokonało się to odwrócenie partii, demokraci stali się republikanami, a republikanie demokratami w dużym uproszczeniu. To musisz dwa słowa powiedzieć. No muszę, ale to też piszę o tym. Kiedyś demokraci byli partią południa, a republikanie partią północy. Teraz jest odwrotnie. To w największym uproszczeniu. Ale kiedy mówię o przyporządkowaniu, chodzi o to, że partie amerykańskie, które kiedyś były bardzo szerokimi takimi blokami, to znaczy wśród republikanów byli zarówno konserwatyści, jak i liberałowie. I wśród demokratów to samo. I czasem się można było dogadywać między liberałowie z jednej partii z liberałami z drugiej, konserwatyści, tak, czasem się dogadywano w ramach partii, a czasem w poprzek. To dawało większe pole manewru. A od lat 70., od lat 60., nawet ten proces przyspiesza w latach 70., partie się specjalizują. Wszyscy konserwatyści zaczynają iść do republikanów, wszyscy liberałowie, czy tam po naszemu lewicowcy, ale no liberałowie tak naprawdę, idą do partii demokratycznej. I oczywiście ten proces się nie wydarzył od razu, to nie trwało roku, pięciu czy nawet dziesięciu, bo można powiedzieć, że to jest coś, co zakończyło się tak naprawdę 20 lat temu pewnie najdalej. Ale rzeczywiście te partie się kompletnie oddzieliły od siebie, a zarazem oddzieliły się elektoraty. No i jedna partia ma strukturalną przewagę w tym, żeby ten system wyglądał tak, jak wygląda. Partia mniejszościowa, czyli republikanie. Bo republikanie są partią mniejszościową. To znaczy, nie chodzi tylko o to, że mniej wyborców jest zarejestrowanych jako republikanie, bo to jeszcze nie jest nic ważnego. Ale republikanie dość regularnie zdobywają mniej głosów niż demokraci. W wyborach prezydenckich, no to republikanie raz zdobyli większość w wyborach prezydenckich w 2004. To był jeden raz od 1988 roku. No dobrze, ale teraz zdobyli więcej w 2022. I to oni stracili. Ale nie w wyborach prezydenckich. Nie, w wyborach w środku kadencji. Ta przemiana, o której mówisz, to jest jeszcze efekt, bo w Stanach Zjednoczonych chyba wiele rzeczy, o ile nie wszystkie poważne przemiany, jak dobrze poskrobać, to wychodzi na wierzch rasa. I akurat, czyli kwestie relacji czarnych i białych Amerykanów. I akurat w tym przypadku to jest bardzo wyraźne, no bo demokraci w latach 60. stawiają na prawa obywatelskie, a wcześniej byli tą partią taką hybrydą łączącą... Byli dwiema partiami połączonymi koniecznością, bo w systemie dwupartyjnym tylko wtedy, kiedy jesteś silnym, dużym blokiem, masz jakąkolwiek szansę. W związku z tym północni demokraci, partia miast, partia migrantów, partia tych wszystkich nie elit, Żydów, Irlandczyków, katolików i tak dalej, związków zawodowych, to była partia demokratyczna na północy, a na południu była partią zupełnie odwrotnie, była partią elit, była partią rządzących białych ludzi, którzy chcieli sobie tłamsić dalej Afroamerykanów. No i ta przedziwna koalicja partii się rozsypała w latach 60., ponieważ demokraci z północy i część demokratów z południa uznała, że tak się nie da dłużej, to znaczy, że coś trzeba wybrać i postawili na elektorat afroamerykański. Tam jeszcze oczywiście inne powody wchodziły w grę, na przykład powody geopolityczne, przepraszam za to słowo, no ale polityka zagraniczna nie była bez znaczenia. To znaczy trudno jest rywalizować w krajach afrykańskich, które odzyskują niepodległość, czy uzyskują niepodległość i mówić, to my, Ameryka, Stany Zjednoczone, kraj demokracji, a mieć u siebie całe południe, które jest de facto RPA. No i trzeba coś było wybrać. No i Lyndon Johnson postawił na prawa Afroamerykanów, a razem z nim część demokratów, ale wiedział doskonale, że stracił w ten sposób południe. I południe chwilowo miało taki pomysł, że może będzie się rządziło samo, no ale nie da się rządzić samemu, jak masz dwie partie, bo nigdy nie wygrasz. Więc zaczęli tak życzliwie patrzeć na republikanów. A republikanie życzliwi zaczęli spozierać na to południe. No i tak na siebie patrzyli, aż doszło do tego mariażu, który obserwujemy do dziś. To powiedzmy o jednej osobie, o której, bo różne postaci mogą się z tym okresem państwu kojarzyć, są zresztą wymieniane w książce, tym okresem przemian.
ale ja bym przywołał jedną, którą ty lubisz, a która nie jest tak szeroko znana, a ty przypisujesz jej ogromne znaczenie w tych przemianach, to jest niejaka Phyllis Schlafly. Tak, no, Phyllis Schlafly, bohaterka z serialu HBO, przepraszam, że tak zaczynam, ale znowu, popkultura jest dobra i czasem nas uczy ważnych rzeczy, nawet jeśli upraszcza niektóre skomplikowane zjawiska, ale dzięki temu serialowi można się naprawdę dowiedzieć czegoś o amerykańskiej polityce. Tam ją gra Kate Blanchett. No i Phyllis Schlafly to była taka działaczka konserwatywna, republikanka, z frakcji konserwatywnych republikanów, która była zmęczona dominacją liberalnych republikanów u siebie w partii. I uważała, że jak tak będziemy zawsze naśladować demokratów, to nigdy nie wygramy. I trzeba trochę prawdziwego konserwatyzmu, takiego... No, wcześniej tak mówił Barry Goldwater, czyli no, kandydat z 64 roku. Ona była jego gorącą zwolenniczką i prowadziła kampanię na jego rzecz i tak dalej. No i Phyllis Schlafly jakby dwa razy, czy nawet trzy razy w swoim życiu zrobiła jakieś ważne rzeczy dla tak zwanego ruchu konserwatywnego. To znaczy pomogła wypromować Goldwatera, czyli, tu już nie wiem, czy nie wchodzimy na zbyt duży poziom detalu, ale czyli republikanie wystawili w 64 roku kandydata, który był kompletnie spoza mainstreamu. Był takim, nawet nie Trumpem, ale był, chociaż teraz by go tak pewnie porównywali, był takim ultraprawicowym facetem i to się wydawało zupełnie przedziwne. I wszyscy mówili, on przegra. I wiecie co, przegrał. To prawda. Ale to wtedy jest ta słynna reklama, którą państwo mogli widzieć, reklama Johnsona, bo Johnson był jego konkurentem, Daisy, stokrotka. To jest taka reklama, na której dziewczynka odlicza, wyrywa płatki z kwiatka i sobie liczy i później wchodzi głos, który zaczyna odliczać do wybuchu bomby i nagle wybucha bomba atomowa i przekaz był taki, że to jest zbyt radykalny kandydat Goldwater, żeby przekazać mu władzę, taką władzę także nad arsenałem jądrowym. No i on przegrał oczywiście z Kretesem, ale zwolennicy Goldwatera i tego nurtu zaczęli powoli przejmować partię republikańską. No i tutaj Phyllis Schlafly jakby odniosła pierwszy wielki sukces. Ale choć wydawało się, że przecież on ma to przegrać, to znaczy... Ja, ale przegrał. No nie, ale przegrać w sensie jako lider tego ruchu. Przecież wszyscy mówili, że to jest dowód na to, że radykalizm nie ma przyszłości, że Stany Zjednoczone, bo taka była też opowieść, dlaczego republikanie nie chcieli się radykalizować. No mówili, że nie mamy szans, to znaczy, że jeżeli się zradykalizujemy, to owszem przejmiemy sobie część wyborców, ale Stany Zjednoczone są tak zróżnicowane, ludzie w Teksasie, a ludzie, nie wiem, w Vermont, to są zupełnie inne osoby i żeby zdobywać głosy i tu, to musimy być właśnie tą zróżnicowaną koalicją. Obie partie tak uważały. No właśnie. I bardzo no to... długo tak to działało. To znaczy musimy być jak najszerszymi partiami, bo kraj jest tak ogromny i zróżnicowany, że my musimy mieć swoich konserwatystów i swoich liberałów, wy swoich i będziemy łowić tych wyborców to tu, to tam. No tylko, że druga opowieść była, no tak, ale trudno łowić przed konserwatystów, jeśli i tu są konserwatyści i tu, to dlaczego oni mają... To w czym jesteśmy my lepsi od tamtych konserwatystów na przykład? No i tutaj wchodzi to przyporządkowanie, że zagarniamy tę stronę, my jesteśmy najbardziej prawicowi, najbardziej konserwatywni, tak jak chciała Schlafly. No i to zadziałało, dlatego że okazało się, że bardzo dużo wyborców, którzy wydawało się, że są wyborcami środka, kiedy w grę weszła kwestia rasy, to przestali być wyborcami środka, albo dalej uważali się za wyborców centrowych, ale w tych kwestiach rasowych jednak... Ale to może oni uznali, że partia demokratyczna im odjechała za bardzo na lewo, czy stała no się zbyt, nie na lewo, zbyt liberalna, to znaczy zbyt akceptująca dla ruchu praw obywatelskich. A czy to jest liberalne? No wiesz, chodzi o to, że jednocześnie w latach 60. i to się zbiega w czasie, tam nawet czytałem, że zamieszki w Łódź wybuchają parę dni po tym, jak Lyndon Johnson podpisuje ustawę o prawach obywatelskich. Zamieszki w Łódź, czyli w dzielnicy Los Angeles, największe zamieszki rasowe. No to i wchodzi taka opowieść, że my daliśmy czarnym prawa i jest że nieporządek. Oni dali, że oni dali no czarnym my, prawa. My, Amerykanie, daliśmy im prawa, a tu wybucha nieporządek. No tak, i my, Republikanie, wszystko przywrócimy. Wszystko, znowu będzie dobrze, będzie pan zadowolony. Wszystko będzie się tak, jak dawniej bywało. Trochę opowieść na zasadzie uczynimy Amerykę znowu wielką, to znaczy przynajmniej spokojną, może nie wielką, ale wszyscy w 60-tych latach myśleli sobie, Boże, jak to było wspaniale 10 lat temu. Nikt nigdzie nie protestował, wszyscy po prostu jeździli do pracy, świat z madmenów, było ekstra. A teraz nagle czarni czegoś chcą, kobiety czegoś chcą,
tu jakaś wojna, tu jest ta wojna i studenci też, studentom się też nie podoba. I w ogóle już dość tego, już jakby wróćmy do tego, co było. No i jakby ta opowieść, to jest opowieść republikanów od bardzo, bardzo dawna. No dobrze, i wtedy wchodzi Richard Nixon z tą swoją południową strategią, czyli zdobywaniem wyborców południa i z tym swoim słynnym hasłem o milczącej większości, która co prawda nie idzie na demonstracje, nie krzyczy, nie rozbija, nie niszczy, ale to oni są większością i oni chcą spokoju. No, oni siedzą w domach i oni patrzą na to z przerażeniem, a chcieliby spokoju. I to pewnie nawet była prawda, to znaczy musiała być prawda, bo wyniki wyboru Nixona tego drugiego w 72 pokazują, no, że tak, to był człowiek, który zdobył ogromną większość głosów. I rzeczywiście milcząca większość istniała i mówiła, no faktycznie, no ten Nixon to dobrze gada. Ale ty jeszcze mówisz, że ten Nixon to wcale nie jest ten szczyt konserwatyzmu, to jeszcze nie jest właściwie konserwatywny prezydent, tylko to jest jeszcze taki ostatni prezydent liberalny z republikanów? No, ja tak uważam, no może jeszcze z Fordem, ale Ford jest taką doczepką do Nixona. U Nixona jest tak, ja bardzo lubię Richarda Nixona, też dlatego, że to jest bardzo ciekawa postać. Taka trochę szekspirowska z ducha. Bardzo inteligentny, bardzo pracowity. Z nizin, który osiągnął sukces, a równocześnie paranoiczny, no nie chcę użyć słowa psychopata, bo to nie, ale paranoik, rasista, ksenofob, antysemita i tak dalej, z jakimś takim też potwornym kompleksem niższości cały czas. Bardzo ciekawa postać, ale jeśli chodzi o bycie prezydentem i politykiem, to u Nixona jest też taka dwuznaczność. On w kwestii tego, co mówi, no to jest tym głosem już tej takim prawicowym, już pomstuje na studentów, na i tak dalej, i tak dalej. Czyli jest zdecydowanie konserwatywnym przedstawicielem milczącej większości. Ale jednocześnie ma niesamowitą odwagę. Jest ta scena słynna, o której nie wiem, czy państwo słyszeli, jak Nixon w czasie wojny w Wietnamie idzie do studentów protestujących pod pomnikiem Lincolna w Waszyngtonie i zaczyna ich przekonywać. On sam, prezydent. W środku nocy wsiadł do samochodu, kazał się zawieźć pod pomnik Lincolna. To jest ten taki biały pomnik z kolumnami. I oni tam koczowali, bo chcieli protestować też kolejnego dnia. A Nixon właściwie z jakąś taką minimalną ochroną w środku nocy, bo to nie wiem, była druga, trzecia, wysiadł z samochodu i zaczął z nimi rozmawiać. I tam, a dlaczego protestujecie, ale musicie mnie zrozumieć i tak dalej, i tak dalej. To jest w filmie Olivera Stone'a Nixon. I to brzmi, wygląda jak scena filmowa, ale to była prawda. Nixon miał różne dziwne pomysły. On też dużo pił, ale akurat wtedy nie był pijany. I więc on jakby retorycznie był bardzo konserwatywny, a z drugiej strony to, co była jego administracja, jak się teraz na to popatrzy, no to rzeczywiście była ostatnia liberalna, a na pewno liberalni republikanie. Znaczy zwiększanie wydatków na opiekę społeczną na przykład, budownictwo mieszy socjalne i tak dalej. Znaczy takie wszystkie stworzył przede wszystkim Agencję Ochrony Środowiska. To jest coś, czego dzisiejsi republikanie i w ogóle konserwatyści szczerze nienawidzą, no bo Agencja Ochrony Środowiska zajmuje się jakimiś takimi absurdami jak ochrona środowiska. A przecież po co to komu? Biznes wszystko ureguluje, więc wszyscy kolejni republikanie chcieliby to zlikwidować. No ale to jest pomysł Nixona, tego strasznego prawaka Nixona. Ale po Nixonie już jakby partia odjeżdża zupełnie na prawo, znaczy wydawało się, że zupełnie na prawo, czyli w stronę Reagana, a tymczasem jesteśmy 40 lat po Reaganie i Ronald Reagan, zawsze to powtarzam, nie zdobyłby nominacji Partii Republikańskiej, gdyby powrócił między żywych i postanowił ubiegać się o nominację w 2024 roku. To miałby mniej więcej pewnie tyle poparcia, co jakaś Nikki Haley albo coś takiego, to znaczy 3%, ponieważ wszyscy by uznali, że jest jakimś strasznym lewakiem. Po pierwsze z Kalifornii, to już jest w ogóle podejrzane. Po drugie, był kiedyś zwolennikiem prawa kobiet do przerywania ciąży, bardzo niedobrze. I w ogóle chciał ograniczać dostęp do broni, bardzo niedobrze. Wszystkie takie rzeczy, które dzisiaj dla wyborców republikańskich są kompletną anatemą. To dokończmy jeszcze o tej szlafce. Powiedziałeś o jednym jej sukcesie, czyli wypromowaniu Goldwatera. Potem Reagana. Potem pchnęła też partię w stronę Reagana, te 15 lat później. Ale co to znaczy pchnęła? Kto to jest? To znaczy... No, działaczka republikańska, działaczka z nizin, bo to jest taki stała, czy z nizin, ona była z klasy średniej, i to zamożnej klasy średniej, ale miała w sobie bardzo dużo energii i zapału i była w stanie organizować klub konserwatywnych kobiet i mobilizować doły partyjne, o tak byśmy powiedzieli, bazę. A tu stały problem z republikanami jest taki, że ten mainstream, który rządzi, zawsze się robi taki troszkę gnuśny. I wydaje im się, że oni już mają te partie i będą ją mieli zawsze.
a pojawia się na prawej stronie, bo to zawsze na prawej stronie, jakiś zmobilizowany, taki właśnie szczerze przekonany o swojej słuszności ruch i zaczyna robić to, co uważa za słuszne. A mainstream patrzy na to, myśli sobie, że nie ma żadnego zagrożenia, a w razie czego to się nimi posłużymy, no bo oni są tacy energiczni, a potem budzi się i okazuje się, że im przejęto partię. No i Schlafly tak trochę robiła, bo czy była jedną z tych osób, które pchały partię na prawo, to znaczy na różnych takich komitetach lokalnych, niższych, ktoś do tego musi kandydować. Ale nie wszystkim się chce, a zwłaszcza takim politykom, którzy są przekonani o własnej słuszności albo są gnuśni, się nie chce, a konserwatystom zawsze się chce. I oni po prostu przejmowali partię oddolnie i pchali partię retorycznie, ale również zupełnie jakby, no, osobowościowo, tak to nazwijmy, w prawo. A ostatnia, już kończąc temat Schlafly, bo Schlafly już nie żyje, ale tuż przed śmiercią zrobiła jeszcze trzecią rzecz, to znaczy ona na łożu śmierci namaściła Donalda Trumpa w 2016 roku. Ona nie dożyła jego wyborów, znaczy jego wyboru, bo zmarła chyba latem 2016, ale powiedziała, o, ten człowiek to jest Mesjasz, na którego wszyscy czekamy. Upraszczam troszkę, ale i to było bardzo ważne, dlatego że jeśli Phyllis Schlafly, nestorka i w ogóle taka, no, gwiazda ruchu konserwatywnego, wskazuje na Trumpa i nie przeszkadza jej matce szóstki dzieci i bardzo pobożnej osobie, to, że Donald Trump ma trzecią żonę i romans z gwiazdą porno na przykład, to okazało się to zupełnie jakby przekonujące dla wielu ludzi. Nawet nie dlatego, że uznali, że to nie jest może istotne, no ale widzieli, co mówi Schlafly. Mówi, lepiej jest wybrać tego człowieka, bo on ma, nie wiem, zapał, możliwości, co ona tam w nim widziała, to już nie wiem, ale niż skupiać się na tych detalach, jakim jest drugi rozwód. No, jedną z takich najważniejszych spełnionych obietnic Trumpa, którą on zdobył zaufanie konserwatystów, jest ta obietnica wprowadzenia konserwatywnych sędziów do Sądu Najwyższego. I to rzeczywiście Trump zrobił. No pytanie, czy inni by tego nie zrobili, prawda? Ale to się łączy z tym, co piszesz, no bo piszesz o poszczególnych instytucjach, w tym o Sądzie Najwyższym, jako takich właśnie nośnikach tej przemiany. No i tutaj Schlafly też jest, już rzeczywiście kończąc, ale jej rola jest ważna, no bo ona też była jednym z motorów tego ruchu, no, antyaborcyjnego. I to warto sobie powiedzieć otwarcie dla tych z Państwa, którzy może nie wiedzą, że kwestia aborcji nie była od początku w Stanach Zjednoczonych kwestią kontrowersyjną politycznie. Ja niedawno wyczytałem, że pierwszy sędzia do Sądu Najwyższego, nominowany po tym słynnym wyroku Roe vs. Wade, gdzie zresztą większość sędziów była sędziami nominowanymi przez Republikanów. Także przez Nixona. I to oni zalegalizowali aborcję na terenie całego kraju. To pierwszy sędzia nominowany po tym wyroku, sędziego nominuje Senat i tam się odbywa przesłuchanie, nie dostał pytania o aborcję. W ogóle nie padło pytanie o jego stosunek do aborcji. W związku z tym to pokazuje, że to nie był jeszcze wtedy ważny temat. A potem się to wszystko zmienia i ten ruch konserwatywny rzeczywiście sprawia, że już teraz nie mają państwo wśród demokratów zwolenników praktycznie. No, tam jest na poziomie lokalnym może kogoś masz. Jest jeden kongresmen z Teksasu. A no to przepraszam. A wśród republikanów zwolenników prawa do wyboru. Ale pytanie jest takie, to już jak mówimy o Sądzie Najwyższym, to weźmy sobie jako jedną z tych instytucji, których opisujesz, bo wszystkich nie omówimy, i powiedzmy, no dlaczego, co jest z tym Sądem Najwyższym, dlaczego on się nie odgrywa już takiej roli, jaką powinien odgrywać. No ale odgrywa jeszcze ważniejszą, bo zamienił się... Nie no, ważniejszą, ale inną. No tak, no bo Sąd Najwyższy się zamienił w trzecią izbę parlamentu, by tak to powiedzieć. To znaczy w sytuacji, w której Kongres nie umie i nie jest w stanie uchwalać prawie niczego, bo podział partyjny jest tak radykalny, że demokraci nie dogadują się z republikanami, a jeszcze jeśli przypadkiem jedną izbę mają jedni, a drugą mają drudzy, to uchwalenie prawie czegokolwiek jest niemożliwe. A Sąd Najwyższy to jest tylko 9 osób. No to dogadanie się w ten sposób jest dużo prostsze, zwłaszcza jeśli większość mają konserwatyści. I bardzo wiele rzeczy, zwłaszcza znowu strona prawicowa, bo to ona ma większość w Sądzie Najwyższym, celowo jakby tak robi,
żeby one trafiły do Sądu Najwyższego i Sąd Najwyższy o jakiejś kwestii się wypowiedział, że tak lub nie, że wolno, że nie wolno. Na przykład aborcja w ten sposób została ostatnio, no ten wyrok z 73 roku, który gwarantował kobietom prawo do przerywania ciąży do pewnego momentu na terenie całego kraju i Stany nie mogły tego zakazać zupełnie, no to po 50 latach konserwatywny Sąd Najwyższy powiedział, to nie był dobry wyrok, zmieniamy zdanie, jednak można zakazywać. No i to jest coś, czego republikanie nie byliby w stanie osiągnąć na poziomie parlamentu. Chcieli, znaczy parlamentu, mówię o kongresie oczywiście, chcieliby, ale to w ogóle nie przeszłoby, bo musieliby mieć większość w Izbie, większość w Senacie i jeszcze prezydenta, który by to podpisał. Nie da rady. A jeśli nominujesz wystarczająco dużo sędziów, czyli piątkę sędziów w Sądzie Najwyższym i to będą konserwatyści, to tacy hardkorowi konserwatyści, a nie jakiś centrowi, no to proszę bardzo. I największe marzenie amerykańskiej prawicy, czyli zakazanie aborcji, znaczy zniesienie prawa konstytucyjnego do przerywania ciąży, się udało, ale udało się wyłącznie dzięki Sądowi Najwyższemu. I to stawia się z taką obejście procesu legislacyjnego tak naprawdę. No dobrze, ale to ma negatywne konsekwencje dla legitymizacji tych instytucji. To znowu widzimy we wszystkich sondażach. To znaczy poziom zaufania do polityków, poziom, takie pytanie jest zadawane, czy uważasz, że prezydent czy kongres zwykle robi dobrą rzecz, słusznie czy niesłusznie, to wszystko leci na łeb, na szyję. Także zaufanie do Sądu Najwyższego bardzo spadło. Który zawsze miał najwyższą, bo był traktowany jako taka ponadpartyjna czy pozapartyjna instytucja. No jednak sąd. 9 szanowanych ludzi w togach. A tymczasem coraz bardziej się okazuje coś, co w sumie już wszyscy wiedzieli od dawna, ale teraz już mamy nawet na to czarno na białym, że sędziowie są często politykami, to znaczy mówią jedno na przesłuchaniach senackich i pytają, to jak pan by głosował, czy pani głosowałaby w takiej sprawie? Nie, nie, no to na pewno nie zakaże aborcji, nigdy w życiu. Mijają 4 lata i nagle zakazują aborcji. Czyli składają obietnice, z których się potem nie wywiązują. Mają bliskie kontakty z politykami jednej partii. To znowu jest bardziej prawda w przypadku sędziów konserwatywnych. Tutaj sędzia Clarence Thomas, taki najdłuższy stażem konserwatysta w Sądzie Najwyższym, no to jego żona jest po prostu działaczką Partii Republikańskiej, która i to z takich naprawdę, to obrazą byłoby porównać ją do Phyllis Schlafly, ale bo Phyllis Schlafly była jednak bardzo inteligentna, a Ginny Thomas jest po prostu bardzo radykalna i nie ma takich sukcesów, ale to jest jakby trochę ten poziom. No i Amerykanie to widzą, że Sąd Najwyższy nie jest już tym, im, co im opowiadano, że jest, tylko jest ciałem politycznym tak naprawdę. To jest ciekawe, bo kiedy w 92 była ta sprawa Planned Parenthood kontra Casey, gdzie ograniczono prawo do aborcji, ale to była pierwsza okazja do tego, żeby znieść to prawo, to wówczas dzięki sędziom nominowanym przez konserwatystów, tam między innymi Sarah Day O'Connor, czyli pierwsza kobieta w Sądzie Najwyższym nominowana przez Reagana, i zagłosowali przeciwko takiej jednoznacznym odrzuceniu prawa do aborcji, tylko pewnym ograniczeniom, to wówczas w uzasadnieniu jest właśnie kwestia legitymizacji Sądu Najwyższego. I jest napisane jak w ogóle, że jako że mamy precedens, który wówczas miał 20 lat, a teraz miał 50, to nie powinniśmy zmieniać, że ludzie muszą mieć jakieś zaufanie, mieć pewną przewidywalność i ze względu na to nie będziemy podejmować radykalnych decyzji, ale teraz już takich obaw nie było. No i teraz pytanie, czy wiesz, no na dłuższą metę jak można funkcjonować, jak się nie ma aż tak zaufania do tych instytucji? No nie można funkcjonować, stąd ten optymistyczny tytuł, wesoła okładka i ogólny ton tej książki, która jest, no można potraktować to jako clickbait trochę, ale ja nie przewiduję, że w Stanach wybuchnie wojna domowa. Co to, to nie. Natomiast czy oni... Oj nie, no był odcinek o wojnie domowej. Był, oczywiście, ale to nie jest na zasadzie tak się wydarzy, tylko czy jest taka możliwość? Tak, ta wojna domowa nie będzie wyglądała tak, jak poprzednia wojna domowa, oczywiście, bo niby kto z kim miałby się bić, jaka północ z jakim południem, bo te podziały nie przebiegają tak, tylko przebiegają inaczej. Przebiegają nie w poprzek Stanów, bo to nie należy wierzyć do końca w tę mapę taką czerwono-niebieską, że się ludziom wydaje, czy może się wydawać, że tutaj mamy, nie wiem, Illinois, to jest niebieski stan, czy tam, gdzie jest Chicago i tam wszyscy są demokratami, a wystarczy przekroczyć granicę i tam nagle są wszyscy konserwatystami i jest na czerwono. No nie, to trzeba oczywiście popatrzeć na poziomie hrabstw i wtedy to już wygląda troszkę inaczej. Ta mapa nie jest niebiesko-czerwona, tylko
głównie fioletowa jednak, ale te podziały są inne, to znaczy podziały przebiegają na linii miasto-wieś, miasto, demokraci, wieś, republikanie, przedmieścia, różnie. Kiedyś republikanie, teraz coraz bardziej demokraci. Przebiegają na linii wiekowej. Starsi republikanie, młodsi demokraci. Kolor skóry. Biali, raczej republikanie. Niebiali, raczej demokraci. I tak wykształcenie przede wszystkim, tak? Z wyższym wykształceniem demokraci, bez republikanie. No więc to nie jest tak, że ta wojna czy konflikt wyglądałby tak prosto, że oto nagle południe szturmuje północ, czy tam, nie wiem, Kalifornia atakuje Teksas. Co to nie. Natomiast moim zdaniem doczekamy z sytuacji, jak już tak będziemy, powróżę sobie, to się nie utrzyma. Czyli jeśli coś się nie zmieni, to ten system się nie utrzyma. A musiałoby się coś zmienić, bo Stany Zjednoczone co jakiś czas natrafiały na kryzys i wymyślały się na nowo, albo dochodziło do wojny domowej, po której też trzeba się było troszkę wymyślić na nowo, a teraz mamy taki jakiś marazm, no, rozkład, to znaczy wszyscy dryfują tym Titanikiem i myślą sobie, że jakoś to będzie i przez jakiś czas na pewno będzie, ale góry lodowe są naprawdę jedna za drugą. Ja ostatnie pytanie, zanim oddam Państwu głos, mam nadzieję, że jakieś pytania Państwo sobie przygotowali, to jeszcze jedno. Bo mówisz o tych latach 70., że to jest ten moment, kiedy się wszystko zmienia, no ale znów. 60. to się zaczyna zmieniać. To nawet zmieniać. Lepiej, dzięki. To jakby wziąć te dekady, to lata 50., 60., 70., 80. to jest zawsze są tezy o upadku Stanów Zjednoczonych zbliżającym się. W latach 50. mieli przegrać ze Związkiem Radzieckim, Związek Radziecki bardziej zaawansowany technologicznie wysyła ludzi w kosmos. Lata 60. to są problemy wewnętrzne i napięcia na tle rasowym. Lata 70. to już jest konkurencja ze strony RFN, później jest Japonia w latach 80. No i co? I w latach 90. zostają największym mocarstwem świata i wygrywają wojnę, zimną wojnę. No więc czy trochę nie zostaniesz tymi swoimi, wiesz, przewidywaniami w lesie? Mówiąc. No wiem, jak Himmelsbach z angielskim. No dobrze, no może zostanę, ale a nuż się okaże, że to ja miałem rację i kto się wtedy będzie śmiał? No, chyba nikt się nie będzie śmiał, jak tam upadnie. Ale dobrze, to ja mam... Czy są pytania z sali, czy Państwo chcieliby się włączyć do dyskusji? Jeśli tak, to proszę bardzo. A jeśli nie, to ja jeszcze trochę Piotra pomęczę. Tam. Dobrze, ja mam takie pytanie, bo pisze pan w książce, już na początku, że w latach 60. było w pewnym momencie nierozróżnialne między demokratami a republikanami. W sensie ludzie wybierali sobie trochę losowo, bo różnice między kandydatami na prezydentów były niewielkie. I czy w ogóle w tym momencie, bo jakby zakładam, że antagonizm narósł, tam zresztą był jeden cytat, że chyba jest politolodzy mówili, że rozwiązaniem jest tylko i wyłącznie większy antagonizm między dwoma partiami, bo ludzie nie potrafią wybrać. Więc czy w tym momencie jest w ogóle szansa, żeby ominąć powrót do tego, co było, tego braku rozróżnialności, bo to myślę, że tego nie ma po prostu, to czy taką opcją byłaby zwiększenie liczby partii? Czy w tym momencie w ogóle takiej możliwości nie ma z uwagi na to, że antagonizmy są tak silne, że ludzie, którzy chcieliby być wybierani, muszą garnąć się albo do demokratów, albo do republikanów, bo poza nimi nie ma możliwości bycia wybranym? No tak, właśnie jak pan powiedział. Czy kiedy mamy system dwupartyjny, no to owszem, można próbować z trzecią partią, ale doświadczenie wielu krajów dwupartyjnych pokazuje, że ta trzecia partia w najlepszym wypadku jest jakimś języczkiem uwagi, albo po jakimś czasie, kiedy na początku zyskuje na popularności, bo ludzie są podekscytowani trzecią możliwością, a potem się okazuje, że ona nie wygra, nie przeskoczy. No bardzo rzadko się zdarza coś takiego. W Wielkiej Brytanii na początku XX wieku, tak, kiedy lejburzyści nagle przeskoczyli liberałów i się okazało, że się da. No ale to powiedzmy jest przypadek sprzed wielu, wielu lat. Ale generalnie nie, jak masz dwupartyjny system, no to albo jesteś taki, albo jesteś owaki. Można mieć trzecie partie. Trzecie partie są oczywiście w Stanach Zjednoczonych, no ale wystarczy popatrzeć na to, jakie one osiągają wyniki. Trzecia partia nie ma naprawdę nikogo, nie ma ani jednego kongresmena, nie ma ani jednego senatora, bo Bernie Sanders się nie liczy, bo on nie jest z trzeciej partii, on jest niezależny, ale jest właściwie demokratą. Nie masz żadnego... Czy jest gubernator z trzeciej partii? Nie. Byli kiedyś, ale teraz nie ma. Kandydat na prezydenta z trzeciej partii może zdobyć kilkanaście procent głosów. To ostatni raz taki przypadek, to był chyba Ross Perot w 1992. No to jedyny efekt jest tylko taki, że on
namiesza. Wyobrażam sobie sytuację, w której za rok na przykład Donald Trump nie zdobywa nominacji republikańskiej, a jego najwierniejsi zwolennicy mówią mu, no musisz Donald, musisz. No i on kandyduje jako kandydat niezależny, czy tam trzeciej partii, partii trumpistowskiej. No ale jaki to ma efekt? No wyłącznie taki, że wygrywa na 100% demokrata, bo głos konserwatywny się dzieli. Czy dopóki system jest dwupartyjny, a jest dwupartyjny z powodów na przykład jednomandatowych okręgów wyborczych, no to się nic nie zmieni, bo się nie da. Ja rozumiem, że pana pytanie było takie, to znaczy dlaczego ta partia nie powstaje, tak? Jak ja bym wiedział, jakie jest rozwiązanie, to by mnie tam już honoris causa dawano, no ale to nie ma rozwiązania. Żeby było rozwiązanie, to trzeba zmienić reguły gry. To znaczy, to jest tak skonstruowany system, że powstanie trzeciej partii nie ma szans powodzenia. To znaczy, da się jej zrobić. Są trzecie partie, ale ona nie odniesie sukcesu. No partii, która odniesie sukces, tak? To znaczy, jak pan ma okręg wyborczy, w którym zwycięzca bierze wszystko i powiedzmy, jesteśmy na południu, gdzie wygrywają republikanie z ogromną przewagą, a pan wchodzi i próbuje gdzieś szukać miejsca pomiędzy, to może 10, no na początku to siłą rzeczy nie zdobędzie pan więcej niż 50, nie? To może 10, 15, no ale to jest na dłuższą metę koniec, bo jak ktoś nie wygrywa i nie jest w stanie, u nas 10% partia w Polsce dostaje jakąś dotację, dostaje miejsce w parlamencie, staje się bardziej widoczna i może na tym budować. W Stanach Zjednoczonych ona, jak zdobędzie pan 49% w tym wyścigu, to nic się nie dzieje i w związku z tym nie ma pan widoczności. A jak masz nawet 3 partie, to wyobrażam sobie sytuację, w której wygrywa ten, kto miał 33% głosów, drugi kandydat miał 31%, trzeci miał 30%. No i co? I liczy się tylko ten, co wygrał. Czyli nawet jak masz 30%, czyli naprawdę niezły wynik, który powinien ci dać całkiem sporo mandatów z tego okręgu, nie daje ci absolutnie nic. Pytanie jest chyba ten, dlaczego skoro Stany Zjednoczone w latach 50. były krajem dużo bardziej homogenicznym niż są teraz. Wyjąwszy południe. Okej, ale nie, chodzi mi o taką kompozycję też etniczną, to znaczy mniej było migrantów z różnych krajów, które Donald Trump poetycko nazywał shithole countries, prawda? Byli głównie biali i byli czarni, było trochę latynosów i wówczas te partie były tak zróżnicowane, a teraz tak ładnie się podzieliły. Wiesz, ale czy to nie jest tak, że one wtedy były zróżnicowane? Nie były zróżnicowane też dlatego, że cała władza należała do białych. I elektorat nie biały. One były wewnętrznie, to chciałem powiedzieć. No były, ale w obu partiach rządzili biali faceci. I elektorat latynoski nie miał w sumie wielkiego znaczenia. Elektorat afroamerykański miał znaczenie na północy, to prawda, no i pod jego wpływem demokraci zaszła jakaś zmiana, ale na południu nie było w ogóle elektoratu czarnego. To znaczy, to jest trochę tak, że ja owszem, ci kandydaci Nixon i Kennedy w 60 roku byli do siebie bardzo podobni, no ale to nie jest tak, że te partie były do siebie aż tak podobne, bo partia demokratyczna była de facto dwiema partiami, jak już mówiłem, połączonymi razem. Republikanie też mieli dwa różne skrzydła, znaczy one były podobnie zróżnicowane. Ja rozumiem, tak. I to, co jest ciekawe, że wówczas te partie były wewnętrznie zróżnicowane, a teraz są tak zdyscyplinowane, że wiesz, że masz bardzo wyraźny podział, gdzie kto przynależy, że już nie ma tych skrzydeł w ramach partii. No nie ma, znaczy, jeśli gdzieś są, to są u demokratów. Demokraci są wciąż partią bardziej zróżnicowaną niż republikanie. U demokratów są trzy frakcje, powiedzmy. Jest mainstream, czyli Nancy Pelosi, powiedzmy, taki typ, to znaczy liberałowie, ale tacy troszkę środka. Jest troszkę konserwatystów, tak dla niepoznaki zwanych umiarkowanymi, czyli Joe Manchin, nasz ukochany, i Kirsten Sinema do niedawna. Czyli senator z Virginii Zachodniej i z Arizony senator. Tak, którzy, ich konserwatyzm czy umiarkowanie polega na tym, że oni zasadniczo chcieliby nie podwyższać podatków w ogóle. To tyle. No i są, jest lewicowe skrzydło, Bernie Sanders i Ocasio-Cortez, tak upraszczając. A u republikanów nie ma trzech skrzydeł, ja nawet nie wiem, czy są dwa skrzydła, bo ideologicznie, tu się mam z Łukaszem, się troszkę różnimy, ale ja uważam, że ideologicznie ta partia jest jednolita. Czy na pytanie, czy podatki są złe, wszyscy powiedzą, że są złe. Czy na pytanie, czy aborcja powinna być legalna, wszyscy powiedzą, że nie powinna być legalna. Oni się różnią tym, co uważają na temat Donalda Trumpa. Niektórzy uważają, że Donald Trump jest super, a niektórzy uważają, że był super, ale już nie jest super. A tych, którzy uważają, że Donald Trump nie był nigdy super, to prawie już nie ma. No ja uważam trochę inaczej, ale dobrze. A czy są jeszcze pytania? Pani tutaj i tam pan. Tak.
Dzień dobry. Ja mam w sumie trochę taką polemikę do tego, co właśnie zostało powiedziane, zwłaszcza z tym podziałem na skrzydło republikanów, ponieważ nawet chociażby po ostatnich wyborach do kongresu i z całym chaosem przy powoływaniu spikera Izby Reprezentantów, to właściwie ujawniła się taka bardzo radykalna, prawicowa grupa, która tak naprawdę stawiała na swoim i trochę ściągała ten mainstream do prawej strony. Z drugiej strony tak naprawdę na poziomie lokalnym czy stanowym, chociażby w Nowej Anglii, gdzie właściwie mamy same stany, powiedzmy, niebieskie, czyli dominowane przez demokratów w sensie kongresu czy wyborów prezydenckich. Obecni są albo senatorowie, albo gubernatorowie z partii republikańskiej, ale z tego skrzydła takiego liberalnego pod względem społecznym, typu no, takie połączenie, powiedzmy, kojarzonego z republikanami neoliberalizmu czy liberalizmu gospodarczego. Nie pamiętam właśnie, czy to gubernator Vermontu czy New Hampshire, bo to, że Phil Scott, ale również społecznego, czyli właśnie raczej za aborcją, za prawami mniejszości, również wsparcie programów pomocowych typu Obamacare i krytykowanie tego podejścia prezentowanego przez Donalda Trumpa, więc trochę ten podział w ramach partii republikanów, ta skrzywa istnieje i o ile jest no, taka bardzo wokalna grupa właśnie radykalnego prawego skrzydła, to takie liberalne jeszcze gdzieś tam istnieje. Mogę? No to tak, istnieje. No i rzeczywiście jest gubernator Vermontu, ale to jest jeden gubernator Vermontu. Wcześniej był gubernator Massachusetts i gubernator Maryland jeszcze, to byli tacy republikanie, o jakich pan mówi, ale oni przeszli na emeryturę. Jeden dlatego, że nigdy nie wygrałby nominacji swojej partii i wiedział, że by nie wygrał, więc nie kandydował na kolejną kadencję, a drugiemu skończyła się kadencja i jego namaszczona kandydatka, takiego samego nurtu jak on, przegrała nominację z radykałem. To znaczy, jasne, że są wciąż tacy ludzie, wciąż jest Mitt Romney, wciąż jest Lisa Murkowski, ale oni nie są skrzydłem, oni nie mają za sobą ludzi. Na każdym poziomie oni przegrywają prawybory. Prawybory wygrywają zawsze, prawie zawsze najbardziej radykalni politycy, co się oczywiście kończy bardzo często tak, jak w ostatnich wyborach w 20 roku, to znaczy... W 22. To znaczy, są tak radykalni, że ci wyborcy środka, którzy o wszystkim decydują, się ich boją i głosują na demokratów, albo nie głosują na republikanów przynajmniej. Ale to nie jest skrzydło. Znaczy, to nie ma takich polityków na... Oni nie mają za sobą bazy, ani nawet części bazy. Tak, ale na Alasce jest inny sposób głosowania. Tak. Też. I w ogóle Alaska jest Alaską, polecamy odcinek o Alasce. Nie, ale Lisa Murkowski jest fenomenem. Ona rzeczywiście jest kandydatem, która, już nie pamiętam, to był chyba 2012 rok. Ona wygrała jako, również nie otrzymała nominacji swojej partii republikańskiej już wtedy i wystartowała jako kandydat typu write-in, bo w Stanach można też dopisać nazwisko kandydata i poprowadziła całą kampanię w oparciu o tym, żeby ludzie dopisywali jej nazwisko na kartach wyborczych. To czyli, było trudne, bo czyli nie stawiali ptaszek, czyli nie stawiali ptaszek przy kandydacie, który jest wydrukowany, tylko dopisali nazwisko. I ona nawet w takim jednym z gadżetów tej kampanii były takie bransoletki z jej nazwiskiem, żeby można sobie było przeczytać. I wygrała. To jest rzeczywiście, ale to jest... To jest Alaska, to jest inny stan, a poza tym ten system, o którym ty mówisz, zmienił się. I teraz ona wygrała dzięki poparciu demokratów. Bo i to jest jedna z metod, która mogłaby zmienić amerykańską politykę i której my jesteśmy z Łukaszem fanami, takimi umiarkowanymi. To znaczy zmiana ordynacji wyborczej. Nie po prostu pierwszy jednomandatowy okręg wyborczy, w którym wygrywa ten, kto zdobył więcej głosów i tyle, czyli ten, co miał 33, a drugi 32, a trzeci 31, tylko jest preferencyjna ordynacja. W związku z tym, żeby wygrać, trzeba mieć powyżej 50% głosów. To się oblicza, no, tak jak się robi w systemie preferencyjnym, ale to sprawia, że głos tych wszystkich pozostałych się liczy, bo oni mogą powiedzieć, moim kandydatem pierwszego wyboru jest pani X, ale jeśli nie pani X, to pani Y, a jeśli nie, to pani Z. I potem te głosy się liczy i dlatego Murkowski wygrała. Znaczy, ona wygrała dlatego, że wyborcy demokratyczni
woleliby mieć swoją tutaj kandydatkę demokratyczną, no ale, czy tam kandydata, ale no jakby nie, to wolimy Murkowski niż Sarah Palin. No i dlatego wygrała Murkowski Sarah Palin, ale to jest zasługa tej oto nowoczesnej, nowej ordynacji wyborczej. Tak, ten wybór preferencyjny, on rzeczywiście zaczyna funkcjonować i on by chyba trochę pomógł w zwalczaniu tej radykalizacji, bo wtedy znowu, ja sobie myślę o tym tak, że człowiek no, działa według pewnych reguł gry, które obowiązują. Jeżeli reguły promują radykalizm, pozwalają ci wygrać, jak jesteś radykalny, bo wystarczy ci ten radykalny elektorat, no to w to idziesz, a jeżeli potrzeba ci też głosów środka, bo tego wymaga system, no to siłą rzeczy politycy zaczynają się zmieniać, bo muszą się inaczej orientować. Pani się słyszy. Łukaszu? Bo Łukasz jest ekspertem od polityki zagranicznej. Nie, no, to ja opowiem trochę o tej, to wiąże się z tą partią republikańską, co ja się tutaj z Piotrem nie zgadzam, bo tam są ciekawe zmiany zachodzą. To znaczy ja uważam, że bardzo wpływa na nasze bezpieczeństwo, to znaczy na zaangażowanie Stanów w świecie. I w partii republikańskiej pojawia się taki ruch izolacjonistyczny i on jest bardzo wyraźny i jego wyrazicielem doskonałym był Donald Trump, który zrozumiał to znacznie wcześniej niż wszyscy my to rozumieliśmy i kiedy Trump powiedział w pierwszej kampanii w 2015-16 roku, że wojna w Iraku, on ją wcześniej popierał, ale to nie ma znaczenia, powiedział, że była błędem i że to rządzą nami idioci i że Bushowie popełnili błąd i skrytykował administrację własnej partii. Wydawało się, że to jest przepis na klęskę, a okazało się, że ludzie powiedzieli tak, dokładnie tak było, to był błąd i niepotrzebnie żeśmy się angażowali. No i teraz to widać doskonale już w tej kampanii. Trump mówi wyraźnie, że on zakończy wojnę w Ukrainie w ciągu 24 godzin, że on jest jedynym, który może nas, Amerykanów, uchronić przed trzecią wojną światową, a jego główny konkurent Ron DeSantis zaczyna kluczyć, bo mamy dwie frakcje w partii republikańskiej i z jednej strony są wyborcy, którzy mają te nastroje izolacjonistyczne i DeSantis mówi im, to nie jest nasz interes, wojna w Ukrainie, Stany Zjednoczone nie powinny się w to angażować, ale później mówi do tego establishmentu, który jest jeszcze, ma taki charakter właśnie interwencjonistyczny, jak za czasów Ronalda Reagana, że Stany Zjednoczone powinny promować demokrację, powinny być zaangażowane i powinny być aktywne w polityce zagranicznej i później idzie właśnie do takiej gazety, ostatnio był w New York Post i mówił, że tak, Władimir Putin to zbrodniarz wojenny i powinniśmy, i tak próbuje te dwa skrzydła łączyć. Moim zdaniem tego się nie da łączyć. Ważne jest to, gdzie są wyborcy, a wyborcy są w kierunku izolacjonistycznym, więc na dłuższą metę będzie niestety tak, jak trochę Piotr opowiada, to znaczy, że ta elita partii myśli, że kontroluje partię i może narzucić tę wizję taką interwencjonistyczną zaangażowania Stanów Zjednoczonych w świecie, ale ten elektorat jest już gdzie indziej, on chce czego innego. Jedyna różnica jest tylko taka, już ostatnie zdanie, przepraszam, to jest kwestia stosunku do Chin. I tutaj znowu Trump wiele zmienił i tutaj mamy ponadpartyjne porozumienie. To więc to jest wręcz licytacja o to, kto będzie ostrzejszy wobec Chińczyków. Więc zaangażowanie tam, co innego niż zaangażowanie chociażby w Europie. Tutaj myślę, że Republikanie będą, że te tendencje izolacjonistyczne są coraz silniejsze. Kandydatem partii republikańskiej będzie albo DeSantis, albo Trump. To jest jakby prawie pewne. Obaj się licytują na antyukraińskość w stosunku do swojej bazy. I to nie jest puszczanie oka, tylko to jest już wprost mówienie. To nie jest nasza wojna, to jest dysputa terytorialna w odległej części świata. No i wyborcy tego chcą. Gdyby tego wyborcy nie chcieli, to by się na to nie licytowano. W związku z tym jest kolosalna różnica między tym, co uważa obecna administracja demokratyczna, a co uważa potencjalnie przyszła republikańska administracja. To oczywiście nie znaczy, że u demokratów nie ma izolacjonistów, bo też są, tylko z lewej strony. I oni też uważają, że Stany nie powinny się angażować, nie powinny interweniować w świecie, bo przecież wojna w Iraku była błędem. Jakby to wychodzi z tego samego nurtu. No tylko, że w partii demokratycznej, wbrew temu, co mogą państwo usłyszeć w wielu prawicowych mediach, rządzi mainstream, a nie rządzi frakcja radykalna, ani skrajna w żadnym wypadku. A mainstream demokratyczny, czyli Joe Biden i bardzo dużo innych ludzi, uważa to, co teraz uważa Biden. I tam szansa na to, że wygra kandydat, że władzę przejmie skrzydło izolacjonistyczne jest moim zdaniem bardzo nieduża. A u republikanów, no to właściwie tak, obecnie 90% głosów w sondażach republikańskich to są ludzie, którzy mówią, to nie nasza wojna, po co się mamy w to mieszać, zakończmy wojnę jak najszybciej. Czy wycofajmy się z tego w ogóle.
Ja mam takie pytanie dotyczące książki. Dzięki za występ, dzisiejsze spotkanie i za super napisaną książkę. I tak mniej więcej, nie chciałbym nadmiernie atrybuować intencji, ale przez pierwsze dwie trzecie książki taka myśl, która często tak wyczytywałem ją, to to, że wiele z rzeczy, które teraz się dzieją, można prześledzić do takiego grzechu pierworodnego, że gdzieś tam ten fałszywy konsensus od samego początku towarzyszył, a tak naprawdę to południe oszukiwało i gdzieś tam ten fałszywy konsensus był dość pozorny i rzeczy grały na ich korzyść, a nawet gdzieś tam, jeżeli się cofali, to bardzo szybko to wracało. Z drugiej strony, nie wiem, no wiem, że polecaliście w podcaście How the Sun South Won the Civil War, ale ta teza no gdzieś tam nie jest mi znana z innych źródeł po prostu i często gdzieś tam te rzeczy, które teraz się dzieją, raczej czytam, że są, nie wiem, pokłosiem jakichś ostatnich 40 lat turboliberalizmu, rozkładu tkanki społecznej, jakichś tego typu zjawisk makrospołecznych, śmierci z rozpaczy, epidemia samotności, więc na ile to jest taka dobrze ugruntowana teza, którą dałoby się rzeczywiście jasno prześledzić, bo tak no czytam, że rzeczywiście przez te 200 lat ten motyw cały czas się powtarza, że gdzieś no po prostu to południe robi w konia wszystkie inne frakcje i gdzieś tak naprawdę gra na siebie i te problemy no bardzo mocno gdzieś tam są w samej tkance, no grzech pierworodny ojców założycieli w zasadzie, jeżeli idziemy jakimś oryginalizmem. To jedno drugiego nie wyklucza, to znaczy te problemy, o których pan mówi, czyli śmierć z rozpaczy, tak to umownie nazywając, no to jest to, co się dzieje w pasie rdzy. To jest jakby oczywiście problem, który istnieje, związany z, można powiedzieć, turboliberalizmem, odejściem od liberalnego konsensusu państwa opiekuńczego i tak dalej, i tak dalej. To jest jedna rzecz. A to, czy południe robi wszystkich w konie od 200 lat? No, ja nie wiem, czy ja stawiam aż tak radykalną tezę. To jest teza tej autorki, o której pan mówi, Heather Cox Richardson. Ja czytałem tę książkę, ona mi się podoba, to jest przewrotna i taka no, dość ostra teza. Ale ja chyba nie powtarzam tak jeden do jeden. Ja nie mówię, że tak jest na 100% i że ona ma zupełnie rację. Natomiast faktem jest, że mechanizmy różne zapisane w Konstytucji zostały tam zapisane dlatego, że południe sobie życzyło tak, a nie inaczej, bo inaczej powiedziało, że nie będzie się bawiło w tę grę. Na samym początku powiedziało, albo zrobicie nam Konstytucję tak, żebyśmy się na to zgodzili, albo nie będzie żadnej Konstytucji. No więc im ustąpiono. To się nazywa kompromisem, no ale kompromis nie jest kompromisem, kiedy jedna strona ustępuje drugiej. No i te mechanizmy są zapisane do dziś. One teraz niekoniecznie sprzyjają południu. One sprzyjają teraz stanom zachodu, mało ludnym stanom zachodu. Bo to w ogóle było tak zrobione, żeby dowartościować stany mało ludne. No więc południe było wtedy mało ludne. Teraz jest, to nie jest ten przypadek, no ale dzięki temu zyskują te wszystkie Dakoty, Wyomingi i tak dalej. Więc to nie jest tak, że to tylko południe cały czas wszystkich robi w konia, tylko no po prostu system, który jest niedemokratyczny i który miał sens wtedy, można powiedzieć, można to by tego bronić, że to miało sens w 1787 roku, bo inaczej nie byłoby żadnych Stanów Zjednoczonych, bo inaczej po prostu by się nie dogadano i dalej rządziłyby się artykułami Konfederacji, a pewnie by się niczym nie rządziły, bo to był tak beznadziejny pomysł, że wszyscy po paru latach widzieli, że tak się dalej nie pociągnie. No i tyle. Ja chciałbym wrócić do pewnie treści książki, której nie czytałem. Przepraszam, a to ja jeszcze tylko dodam, to jak pan szuka, to jest też ta książka, którą polecaliśmy i którą ja panu polecał, ona o tych efektach tych ostatnich dekad, rzeczywiście na to, jak wpływa na sposób myślenia Amerykanów, na te poczucie takiej wściekłości i uzasadnionej, bo żeby to nie było, to, bo też błędem by było mówienie, że ci ludzie, którzy głosują na Trumpa, są wkurzeni i mają, tak, że oni są bez powodu, że tylko i wyłącznie są rasistami i mają jakieś poczucie zadawnionych takich krzywd. To jest ta książka, to się to spieraliśmy, ale w niej jest dużo danych. I to jest ciekawe, jeżeli to pana interesuje, ta książka Krzysztofa, Biedni w bogatym kraju. Ona ma swoje wady, ale dużo ma danych pokazujących skalę tego rozwarstwienia i źródła tej złości. Moim zdaniem pod tym względem robi dobrą robotę. Chciałem wrócić do tematu rozkładu Stanów Zjednoczonych i tego, że system, który blokuje kongres, a przede wszystkim Sąd Najwyższy, biorąc pod uwagę wiek sędziów, tego, że nawet jeżeli Clarence Thomas czy Samuel Alito przestaną być sędziami, no to nadal będą mieli większość. A czy to nie jest tak, że ten rozkład Stanów Zjednoczonych w podstawowych kwestiach dla obywateli, nie wiem, ochrony zdrowia, wspomnianych opiatów, leków, bezdomności i wielu innych rzeczy, on już następuje i będzie postępował?
Chciałem się zapytać, jak pan widzi ciąg dalszy tego rozkładu, biorąc pod uwagę, że czy w których sferach i jak on miałby następować w praktyce, biorąc pod uwagę, że, no, że systemowo niewiele się na poziomie Kongresu i Sądu Najwyższego zmieni, albo nic po prostu. No to ja mam wrażenie, że już trochę powiedziałem. Ja bardzo nie lubię przewidywać przyszłości, tak się nie zajmujemy tym tak naprawdę i to mówię zupełnie poważnie, to nie jest złośliwość, to znaczy to, jak ja sobie prywatnie wyobrażam rozpad Stanów Zjednoczonych na przykład i czy sobie to wyobrażam, albo rozkład, albo rozpad, albo ten, to nie ma znaczenia, co ja sobie wyobrażam. I moja teza tej książki i moje głębokie przekonanie jest, że tak dalej być nie może i to się jakoś skończy. To albo będzie oznaczało, że Stany Zjednoczone osuną się w taką troszkę, no dalej będą dryfować, będą coraz mniej istotne, by już troszkę przewidywać przyszłość, albo skończy się to jakimś hukiem, albo będzie po prostu bez eksplozji, albo z eksplozją. Natomiast nie powiem panu, jak to będzie wyglądało dalej, kryzys bezdomności, opiatów i tak dalej. To książkę trzeba o tym napisać. No, a ja napisałem książkę o czym innym. Ale to może zadać to pytanie można tak, to znaczy ty tutaj marudzisz i zwracasz uwagę na tyle rzeczy negatywnych, a ludzie głosują nogami i głosują jednoznacznie, to znaczy są rekordowe absolutnie liczby ludzi, których łapią na granicy południowej Stanów Zjednoczonych. Tam jest jeszcze gorzej. To znaczy ja się nie dziwię, że ludzie z Hondurasu chcą zamieszkać w Stanach Zjednoczonych, też bym chciał, gdybym żył w Hondurasie i przeżywał to, co oni przeżywają. Ale widzisz, ale to jest ta siła przyciągania, to znaczy można znaleźć jeszcze cały szereg argumentów pokazujących, że Stany Zjednoczone mają pewne ogromne zasoby, którymi mogą naprawić, czy przykryć te problemy, o których ty piszesz, tak? To znaczy, nie wiem, choćby wykształcenie, choćby oczywiście armię, a z tą armią to nie tylko chodzi siła militarna, ale także pewne zdolności intelektualny, w tym sensie, wiesz, no to jest potencjał do wynalazków, potencjał do zatrudniania ludzi i przyciągania talentów i na te uniwersytety, i na uczelnie wojskowe, no i środowisko biznesowe, no to wszystko. No tak, no, ale przecież skąd przychodzą do ciebie innowacje? No ze Stanów Zjednoczonych. No dobrze, no, ta moja teza mojej książki nic nie mówi o tym, że Stany Zjednoczone przestaną wymyślać rzeczy, przestaną produkować rzeczy i w ogóle rozpad jest, ten rozkład nie jest rozkładem Stanów Zjednoczonych nie pisze o tym, że Stany Zjednoczone upadają na wszystkich frontach. O tym może będzie inna książka, którą napiszesz ty. O problemach społecznych, o problemach z uzależnieniami, problemem bezdomności, problem opieki zdrowotnej. To wszystko są oczywiście bardzo poważne problemy. Ja zajmuję się tylko tym mniej sexy, mniej ciekawym, to znaczy problemem systemu politycznego, który jest, jak mówię, przestarzały i niedostosowany. A to, jak to czy na tym starym oprogramowaniu Stany Zjednoczone jeszcze dalej pojadą i coś jeszcze wymyślą? No pewnie tak, no ja mam stary komputer, ale wciąż na Wiedźmina jeszcze radę. Ale to nie jest, ten system nie ma przyszłości. Jeśli nie zostanie update'owany, to się źle skończy. To nie jest bardzo ani odkrywcza teza, ani też wydaje mi się, ale warto to powtarzać i być może nawet z pewną przesadą, znaczy stąd ta mało subtelna okładka i mało subtelny tytuł, pewnie, ale bo jak powiesz, no pewne są problemy w Stanach Zjednoczonych, ale może być tak, że będzie jeszcze dobrze i to nie jest tak naprawdę poważny problem, no to kto to przeczyta, to jedno, a po drugie, no to trochę nie alarmujesz ludzi, kiedy mówisz, mamy pewne problemy, ale one nie są tak naprawdę bardzo poważne, a może jeszcze je naprawimy. Że trzeba moim zdaniem troszkę zwrócić uwagę, zwłaszcza w Polsce, wydaje mi się, gdzie wciąż panuje przekonanie, że amerykański system polityczny jest fenomenalny i świetnie wymyślony i w ogóle gdybyśmy mieli go w Polsce, już tego to może aż tak często nie słyszę, ale jeszcze parę lat temu to było. Ach, system prezydencki w Polsce, jakbyśmy mieli, cóż to by był za wspaniały kraj. Albo jednomandatowe okręgi wyborcze, cóż to za wspaniały system. No to niedawno jeszcze był taki człowiek, który mówił o tym. I, no wciąż jest. I może nawet wciąż mówi. No i a ja staram się państwu pokazać, że Jezu nie, to znaczy te wszystkie rzeczy są, owszem, one nie muszą być od razu szkodliwe, ale w pewnym połączeniu są i bardzo dobrze, że nie mamy tych rzeczy akurat w Polsce, że nie mamy systemu prezydenckiego, że nie mamy systemu jednomandatowych okręgów wyborczych, na przykład. Czy jeszcze są jakieś pytania? Tak, pan. Dziękuję. Ja może pytanie trochę z innej beczki, trochę odchodząc od polityki.
Jest taka teza, ona jest, wydaje mi się, że ostatnio coraz bardziej popularna, że w zasadzie nie istnieje coś takiego jak naród amerykański. No i to jest wiadomo, to jest tam argumentowane początkami w ogóle narodu, potem wiadomo licznymi migracjami. W zasadzie do dzisiaj no, Amerykanie określają się jako Amerykanie pochodzenia irlandzkiego, niemieckiego, polskiego, oczywiście Żydzi. No teraz, jak wiemy, no, Stany Zjednoczone stają się powoli krajem no, hiszpanojęzycznym, szczególnie na południu, gdzie już dzisiaj no, czasami po angielsku się w zasadzie nie dogadasz. I chciałem się spytać, jaki jest Państwa stosunek do tej tezy, że w zasadzie nie istnieje coś takiego jak naród amerykański. Dziękuję. No, ja bym powiedział, że to znowu te wiele rzeczy, które dzisiaj słyszymy o Stanach i które są dzisiejszym są zagadnieniem, to już było. Bardzo wiele rzeczy już w Stanach było i teraz wraca. I to jest też trochę tak. Już problemy, czy Stany Zjednoczone tak naprawdę dalej są Stanami Zjednoczonymi i czy napływ na przykład migrantów z Europy to nie jest problem. No bo to jakbyśmy słuchali polityków pod koniec XIX wieku, no to, czy na początku XIX wieku, no to był problem. Czy jak przyjmiemy tylu Irlandczyków, to wciąż będziemy Stanami Zjednoczonymi, jak przyjadą dzicy pijący alkohol Irlandczycy, a potem przyjadą Włosi, czy to w ogóle są biali ludzie, bo takie były teorie, a potem Żydzi też niedobrze i tak dalej, i tak dalej. Ale oni wszyscy jakoś później zostawali Amerykanami, no tylko tymi Amerykanami z myślnikowymi, tak, to znaczy nie African American, ale tam Irish American, tak? Albo nie wiem, Polish American, tylko to socjolog powinien się wypowiedzieć, czy istnieje coś takiego jak naród amerykański. Wydaje mi się, że tak, znaczy, jeśli patrzymy na badania, to istnieje. Amerykanie identyfikują się przede wszystkim wciąż jako Amerykanie. Nie identyfikują się nawet przez pryzmat swojego stanu aż tak. I to nawet w takich stanach, które mają bardzo silną tożsamość. Mówię o Teksasie czy Kalifornii. No bo to, że nie ma tożsamości tam, nie wiem, jakiejś tam montańskiej, no to okej, nie? To rozumiem. Tam jeszcze niedawno nikt nie mieszkał, ale naprawdę. A jak ktoś jest ten, to też nie wiem, czy jest Alaskańczykiem, tylko raczej pewnie należy do jednego z rdzennych ludów Alaski, raczej się uważa. Ale nawet w tym Teksasie, który ma takie, że jesteśmy tutaj przede wszystkim Teksasem i wszystko jest większe w Teksasie i wszystko jest wspanialsze w Teksasie, to nawet u nich, nie pamiętam dokładnie teraz, ale jest to w książce, oni i tak w większości mówią, że są Amerykanami, a nie Teksańczykami. Tam, że czy dla ciebie tożsamość teksańska jest ważniejsza niż amerykańska, to mniejszość odpowiada. Nie, że zupełnie nieistotna, ale mniejszość. Oni raczej będą machać flagą paski gwiazdy, a nie flagą z jedną gwiazdą teksańską. Więc jeśli nawet w Teksasie coś takiego jest, no to tak, myślę, że jest naród amerykański. Jest tutaj niedawno opublikowany sondaż w Wall Street Journal. Chciałem ciebie o to pytać, ale skoro już padło pytanie, to ja odpowiem. I pokazujący spadek różnego rodzaju takich wartości, które jednoczyły Amerykanów. Nowy sondaż z 27 marca jest ten artykuł. I on jest alarmujący. Pokazuje, że kiedy badanie prowadzono w 98 roku pierwszą edycję, to patriotyzm był ważny dla 70% respondentów. Bardzo ważny. Very important tam było. A dziś jest ważny dla 38%. Więc bardzo ważny. Religia bardzo ważna. 62% kiedyś, teraz 39%. Posiadanie dzieci, no to jak wszędzie, też spadło na łeb, na szyję, także w Polsce. I zróżnicowanie też pomiędzy starszym a młodszym pokoleniem, jeżeli chodzi o znaczenie tych wartości, jest także wyraźne, więc... Ale to też nie jest tylko w Stanach. No jasne, że nie jest w Stanach, ale jest to pewien taki sygnał alarmowy pokazujący, to znaczy... No coś musi Amerykanów łączyć i nawet takie postacie liberalne, mam tu na myśli Jona Stewarta, czyli takiego komika, dziennikarza prowadzącego znany jakiś czas temu znany taki program właśnie infotainment taki, nawet on mówi, że byłby zwolennikiem jakiejś formy community service, czyli takiego albo służby wojskowej dla wszystkich, albo jakiejś formy działalności społecznej, którą każdy Amerykanin musiałby przejść
na jakimś etapie swojego życia, dlatego właśnie, żeby budować te więzi społeczne i tworzyć to społeczeństwo, odbudowywać, bo rzeczywiście te podziały społeczne, te podziały polityczne, o których mówił Piotr, no one są dziś bardzo wyraźne. To widzimy, gdzie mieszkają republikanie, gdzie mieszkają demokraci, oni się nie spotykają w życiu codziennym, w pracy, no bo też mieszkają gdzie indziej po prostu. Więc moim zdaniem coś jest na rzeczy, ale to nie wynika z, to wynika z tych przemian też, o których Piotr pisze. To znaczy, że rozbicia więzi społecznych to nie jest tylko w Stanach Zjednoczonych, ale w Stanach może mieć ten dodatkowy wymiar, że rzeczywiście no, ludzie przyjeżdżają z różnych stron i potrzebują stać się tymi Amerykanami. Bo to jest to, co ich łączy, dlatego że Amerykanie są, to jest wspólnota polityczna, nie etniczna, nawet nie językowa już teraz. To znaczy być Amerykaninem, no to znaczy trochę machać tą flagą, niekoniecznie w takim sensie prawicowym powiedzmy, ale generalnie identyfikować się z tą tożsamością amerykańską, bo to nie jest jak w Polsce czy we Francji, łączy nas język, łączy nas pochodzenie, no niekoniecznie, tam musi nas łączyć wspólnota polityczna. Amerykanie, Stany Zjednoczone są wspólnotą polityczną, nie etniczną, nie językową. No i jeśli to słabnie wszędzie, no to jest niedobrze, ale jeśli słabnie w Stanach, to jest jeszcze gorzej, bo to jest to, co ich przede wszystkim łączy. To Ronald Reagan chyba mówił na zakończenie swojej prezydentury, że można mieszkać lata w Anglii i nigdy nie być Anglikiem, we Francji i nigdy nie być Francuzem, ale że można spędzić kilka lat w Stanach Zjednoczonych i zostać zaakceptowany jako Amerykanin. I to jest rzeczywiście wyjątkowe i wspaniałe w tym kraju. A jak ja, to jest coś niesamowitego, co nawet ja mieszkając tam, nie wiem, niespełna rok czułem, że jakbym był, to mógłbym być tym Amerykaninem, nikt by mi tego nie zabronił. Ale rzeczywiście jest pewien problem takiego tej wspólnoty wartości, bo jeżeli tego nie ma przekonania o tym, że ten system działa, że nie ma przekonania o tym, że te mity amerykańskie są do zrealizowania, a to też widzimy w sondażach, no to jest problem. Nie wiem, czy odpowiedzieliśmy na pytanie. Dobrze, to dziękujemy Państwu bardzo, bardzo. Jeżeli Państwo chcieliby... A, dziękujemy autorowi przede wszystkim. Dziękujemy prowadzącemu. I oczywiście, jeżeli Państwo sobie życzą i chcieliby, żeby coś Piotr napisał w Państwa książce, co może obniżyć jej wartość, ale mimo wszystko, to zapraszamy, Piotr, będziecie.